ciąg dalszy, masujemy zatem zatoki w stopach. Zatoki w stopach znajdują się w górnych częściach, tak jak u nas na terenie głowy, to i w stopach, w górnych częściach palucha i palców. Zatoki bardzo ważne, przeziębienia, wszelkiego rodzaju kłopoty z oddychaniem, bóle, nieustające bóle głowy, takie dławiące, nie wiadomo czemu, ni to ból, ni ścisko, szczęk taki tutaj w tej, przepraszam za porównanie, w górnej części oczodołów, czaszki, wokół nosa, to również problemy z zatokami. Zatoki łączą się z wieloma funkcjami w organizmie. Pokazuję palcem zatoki w stopach, czubki wszystkich palców obu stóp. I nie jest wygodnie masować zatoki palcami. Przykładowo muszę przytrzymać każdy palec. Paluch mogę objąć swoim palcem wskazującym, a drugim z takim właśnie chwytem obmasowywać go technicznie z góry. Mogą być mniej lub więcej bolące. Teraz każdy palec też obmasowuje jego czubeczki, wpływając na lepszą pracę zatok. Do takiego masażu mogę użyć 11 palca, który służy mi do usprawniania dłoni, moich stawów, a także w akupresurze przytrzymuje do masażu zatok i takich mniej dostępnych receptorów, a także ogólnie w pracy po to, by nie męczyć stawów palców. Ale oczywiście najpierw należy nauczyć się masować własnymi palcami, żeby później ten 11 palec jako pomocnik sobie dokooptowywać do pracy. Zatoki po drugiej części. Dziś masujemy zatoki. Zatoki, paluch i wszystkie palce pozostałe. Dokładnie przez kilka minut przygotowujemy palce rozgrzewkowo i tak jak zawsze rozpoczynam rozgrzewką i rozruszaniem ich, przygotowaniem do masażu i akupresury albo refleksoterapii, bo to jedno i to samo. Nie możemy tylko uciskać, ale musimy ten ucisk naprzemiennie stosować z masażem, z rozmasowywaniem uciskanego receptora części. Uciskanie receptorów jest nieprzyjemne, może być bolesne. Dlatego po kilkunastu minutach ucisku należy rozluźnić palcem czy kciukiem tą część uciskaną. Mamy zatem zatoki w górnej części, na górnych częściach wszystkich palców z paluchem włącznie. Zatoki te, które znajdują się w całej części twarzy. Masując zatoki, poprawiamy sobie również odporność, zapobiegamy przeziębieniom, powodujemy, że organizm pracuje lepiej w kwestii wydechów, oddechów. To dzisiaj na tyle o zatokach. Na koniec rozluźniamy palce. Jeszcze raz króciutko przypomnę. Zatoki. 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 Opuszki górne części
wszystkich palców z paluchem włącznie. Ale zawsze po rozluźnieniu i po przygotowaniu, po rozgrzaniu stopy. Na koniec, żeby stopa była ciepła po masażu, zakładamy oczywiście skarpetki. Po każdym takim zabiegu należy utrzymać ciepło w stopach. Pić więcej płynów, mam tu na myśli czystą wodę, która ma transportować. Organizm potrzebuje płyny do transportu różnych szlak pozytywnych i negatywnych składników, które musi sobie uszeregować fizjologicznie, by je wchłonąć, dodać do potrzebujących części albo wydalić poprzez siusiu albo pocenie się i jeszcze w inne sposoby. Do zobaczenia w gawędach następnych.